Sixpack TV. A ja witam. Nie, ja nie mam. Ej, wy mieliście zwolnienia z WF-u? Ja chodziłem do szkoły sportowej i 3 lata nie chodziłem na WF. Mi aż sztanga po prostu tak lata, jak ją trzymam. Asia Jędrzejczyk i Magda Gessler. Rozrysowaliśmy to dzisiaj rano przy śniadaniu taktycznie i wypełniliśmy taktykę w 90%. Witam Was serdecznie na kanale Sixpack TV, tutaj Dawid Grygiolek. Jesteśmy dzisiaj na gali Move Federation, nowa organizacja, nowe emocje, ale też stare osoby, które już na pewno znacie, więc zobaczymy, jak sobie radzą teraz w innych okolicznościach. Prowadziliśmy relacje z gal freakfightowych, a tutaj mamy kopanie piły. No to co? Zapraszam do oglądania i jedziemy z tym. Pedro wygląda i zawsze mówił jak Cristiano Ronaldo, najlepsza drużyna. Moja ulubiona? Real Madrid, tylko i wyłącznie. A tutaj na Move Federation? Szczerze nawet nie wiem, ale będę kibicował Wojtkowi goli, a nie wiem jakie są reszta drużyn, bo nie śledziłem, ale chętnie zobaczę jak tu grają chłopaki, bo sam bym się sprawdził. A chętnie byś zobaczył też siebie na drugiej edycji? Tak, jak najbardziej, bo ja właśnie myślę o tym, że podniósłbym tutaj poziom, coś tam grałem kiedyś, więc chętnie bym tutaj wystąpił, ale właśnie zobaczcie jak tutaj chłopaki i dziewczyny też chyba grają, nie? Może właśnie za wysoki poziom i dlatego tutaj się bali ciebie wziąć. Nie no, myślę, że każdy chciałby mieć tutaj wysoki poziom na takiej gali, więc mam nadzieję, że tutaj będzie wysoki poziom, a jak nie to zawsze można to potem zmienić, ale chodzi o zabawę też pewnie, nie? Mhm. Zobaczymy jak kto gra, ja nie wiem nawet jak tutaj niektórzy grają, więc zobaczymy, jestem ciekaw. Pierwsze nawet dobrze, że zobaczę to z góry. Teraz z perspektywy widza ich rozszyfrujesz, a później jak wjedziesz, to będziesz ich tam swoją tiki-takę rozgrywał. Nie no, nie mówię, że też jestem Ronaldinho jakiś, nie? Ale po prostu... Ale możesz być. No, proste, że mogę. Słuchaj, widzę, że tam zajadasz. Tak. Wszyscy wiemy, że zrzuciłeś bardzo dużo wagi. Mhm. I teraz pytanie, czy ta waga tak ekstremalnie spada, że musisz teraz nadjadać, żeby nie poszło za mocno, czy raczej trochę odbijamy? Wiesz co, powiem Ci szczerze, że ja bardzo mało jem na co dzień i dzisiaj jeszcze mniej jadłem niż powinienem, więc popcorn jest jedyną rzeczą, która mnie przytrzyma przy życiu dzisiaj tak naprawdę. A piwko nie? Stary, 6,5 roku abstynencji. A to dzisiaj, czy to się dzisiaj zmieni? Nie, nie zmieni się do końca życia. Bardzo mnie to naprawdę fajnie. Poważnie mówię, nie ściemniam. Każdy może czekać na upadek Big Boya, no ale nie wiem, czy mu życia starczy. Kurde, ale ogólnie jesteś wysoki i powiem szczerze, jak tu byłeś taki chłop, to chyba jak taran. Stary, no jak ja ważyłem 250 kilo, miałem prawie 2 metry wzrostu, to myślę, że pendolino nie miałoby ze mną szans. Na siłę, tak? Tu ja widziałem, że jest czytnik prędkości. O, dobrze zawiąż buty, bo to może być dzisiaj kluczowe. I teraz tak, zobaczymy jak jesteś przygotowany na... Wale. Dobra, jedziemy. Wale. Dobra, i jaki mamy wynik? Słabo. 73, to co? Robimy powtórkę? Nie, waliłem z dzioba, wiesz? Dawaj dzioba, jeszcze jeden. Dawaj, z czuba, teraz. Nie, czekaj, wypałem tak normalnie. Dawno nie kopałem, wiesz? No jest trochę lepiej, No dobra. Sixpack TV. A witam. Ja nie mam. A tu TTV, TTV oczywiście. Tutaj nie musimy oczywiście przedstawiać, wiemy z kim mamy do czynienia, no bo to gwiazda polskiego formatu, ale pytanie, czy będziesz gwiazdą formatu Move Federation? Wiesz co, nie wiem, bo nie ma żadnych na razie rozmów. Dostałem zaproszenie tylko jako widz chyba teraz, więc wiem. Ale może to jest już jakiś, wiesz, jakiś wstęp? Znaczy zawsze piłkę lubiłem grać, grałem tam, wiesz, w juniorach starszych, coś tam próbowałem, jednak wolałem melanż, więc... A drużyna, rozumiem, najlepsza tutaj mamy... BVB, powiem Ci szczerze, dlaczego? Ponieważ kiedy byłem w zerówce, mama kupiła mi taki zestaw, bo wtedy jestem 91 rocznik, wtedy akurat Borussia wygrała z Juventusem ten finał i miałem taki zestaw, czapeczkę i szalik, jeszcze nie byłem świadomy tego, o co chodzi w ogóle, nie? Bo dopiero pierwszy mundial obejrzałem w 98 i klubowej piłki, i klubową piłkę dopiero zajarzyłem w momencie, kiedy był finał United-Bayern. Czy Ty byś pograł w piłeczkę tutaj? Lubię, gram w kosza, w piłę. Pewnie, żebym pograł. Ale przygotowany jesteś? Jakieś triki, jakieś coś tam? Wiesz co, ja bardzo dużo jeżdżę na rowerze, mam dobrą kondycję, codziennie spaceruję z dziewczyną czy sam. Co prawda mam lekkie nałogi tytoniowe, ale są lekkie. Nie przeszkadzają mi w tym wszystkim. Myślę, żebym pobiegał. No, zadyszki bym dostał, ale pod koniec. Ale tutaj są krótkie. Się, wiesz, nie chcę się z siebie robić... kogo to? Czekaj, takiego... Męczennika. Nie, to Bóg, jak on się tam nazywał, Bóg, czego? Ten taki
tych blond włosach. Wiem, o kogo chodzi. Estetyki? Bóg estetyki. No to ja nie chcę być bogiem wytrzymałości, tylko jestem zwykłym Matin, który by na pewno dostał zadyszki pod koniec meczu. Jeżeli miałbyś tworzyć drużynę, powiedzmy, czy to byłoby drużyna Googlebox, albo nawet jeszcze co innego? Z kim byś się widział w drużynie? Ale to mogę mówić tak, żeby było najlepiej, czy najśmieszniej? Dowolnie, słuchaj. Kryteria, mordko. Wychodzisz dzisiaj na boisko, nie? I wjeżdżasz, mówisz, chcę mieć tych chłopaków ze sobą. Albo dziewczyny, kto wie? Wiesz co, Marcin Najman chciałbym, żeby w tej drużynie, ponieważ wygrałby po raz pierwszy. chciałbym dać mu tą szansę, żeby wiesz, żeby mógł gdzieś powiedzieć, żeby mógł gdzieś zatriumfować. Ale czyli rozumiem, jakbyś był kapitanem, od razu wiesz, że wygrywacie wszystko. znaczy, słuchaj, zrobimy wszystko, aczkolwiek Najman może mógłby zaniżyć ten poziom, nie? Słuchaj. Nie wiem, jak to wiesz. No dobra, to dawaj jeszcze jakieś ze dwa nazwiska. Kogo byś się widział? Mógłbym stworzyć na pewno drużynę z chłopakami ze Strong ekipy, ponieważ są razem ze mną w programie. Dobrze się dogadujemy. Radzikowski na atak czy na bramkę? Radzikowski na bramkę. A Karwat? Karwat myślę, że obrońca. Lecz oni są chyba sami tacy bardziej defensywni, wiesz. Bardziej destrukcja mi się da niż finezja. Ja myślę, że psychicznie już na wstępie już zawodnicy z drużyny przeciwnej mieliby dosyć, więc jeszcze jakbyśmy puścili Abusa. Musielibyśmy, wiesz, zrobić taką pianę w usta, jak w futbolu amerykańskim się robi, wiesz. Żeby to było bardziej groźne i odpowiednio postraszyć drużynę przeciwną. Wtedy nie wiadomo, może by coś z tego było. No i jak widać, rozpoczyna się tu już wydarzenie. Chłopacy się rozgrzewają. No i tutaj jestem bardzo ciekawy, bo nie widzę żadnych zabezpieczeń i policzymy może dzisiaj, ile piłek wyląduje na twarzach kibiców. Siemaneczko, słuchaj. Siemanko, jak tam forma, to jest pierwsze Bogu. Forma, dobrze. Tak, jest dobrze. Znaczy, pokażesz nam? Pokażesz. Nie, inaczej, będzie dobrze, bo jest redukcja. No to pokaż, będzie bardzo dobrze, jest dobrze, dawaj. Nie, inaczej, jest dobrze, że dobrze się czuję, bo już tyle nie jem, bo jest redukcja, ale sylwetkowo jest średnio. Do siłowni wróciłem od tygodnia, więc jest dobrze. A efekty możemy pokazać na następnej gali. Dobra, no to ale najpierw musisz pokazać nie, teraz, żeś porównać. Nie, błagam, ja się wstydzę. Nie, już dawaj, nie, ja też nie, pokażę, ja wiem, no właśnie. Już będzie lepszy, dawaj. Ja się wstydzę. Ja też się wstydziłem, zalany, a zobacz. Ja mam zalany brzuch strasznie, mówiłem. No faktycznie, na zdjęciach wygląda to trochę inaczej. Kurczę, nie było zdjęć od tego, wiesz. Ja mam strasznie zalany brzuch, bo po pierwsze ćwiczyłem na siłowni, to się, wiesz, woda odkładała, wszystko. Jadłem byle jak, niczym soli, niczym niczego. Mhm. Teraz dopiero od 4 dni około jestem na takiej bardzo stricte redukcji. Na siłowni też od 4 dni jestem w treningu, wiesz jak jest dziwnie, po 2 miesiącach wrócić na siłownię. Ja lubię to uczucie. Mi aż sztanga po prostu tak lata, jak ją trzymam. Ja tak miałem na początek, jak zaczynałem ćwiczyć na siłowni. Czy wy tu chcecie Marka wkręcić w jakieś picie alkoholu? On chyba pije, nie? Nie no, napić się na pewno napije. Widać tutaj wielki potencjał, a czy potencjał właśnie na Warsaw Shore, to zobaczymy na afterze. Okej, dobra. Będziemy testować. Najważniejsze pytanie, bo was trójkę już widzę, to rozumiem, że trójka was już jest w drużynie i teraz jeszcze 3 gości, dawaj. Każdy po jednym. Wybieraj swoją gwiazdę. A to nie ma problemu, tylko ja bym wziął kogoś, kto grał w piłkę, bo chciałbym tutaj podnieść poziom, bo moim zdaniem tutaj niektórzy nie grali w piłkę, więc chciałbym... Ale krótkie, szybki strzał, taki pierwsza myśl. Szybki strzał, kto grał w piłkę, czekaj. Musi być z influencerów albo... Z... Niekoniecznie, dawaj. Masz możliwość dzisiaj wybrać sobie... Dobra, no to ja bym wziął Sławka Peszkę. Okej, Peszko. Ja mam dobry pomysł, ja bym Ciebie wziął do drużyny od razu, Dawida. O, dziękuję bardzo, no widać, że tu pewnie prezentujesz się dobrze. Od razu, Dawida, byśmy od razu, wiesz, dobre korki, ochraniacz, dobry strój i wchodzisz do naszej drużyny. Dobra, podoba mi się. Marek, i Twój szybki strzał? Szybki strzał to będzie Jai z 5. edycji. Myślę, że około 10 minut tutaj przyjdzie, więc może albo z nim jeszcze przegadamy. Dobra, jak go spotkam, to zapytam, co on na to. Pokopałbyś w gałę? Okay. Pokopałbym bardzo. Były takie rozmowy, ale niestety nie było... Kolidowało. Nie było czasu, żeby wszystko dopiąć z innymi galami, dlatego... Może następną się uda. Dobra, tu mam taki, bo ty ogólnie wyglądasz na zadymiarza. Ja tak patrzę za pleców, ty coś tu szykujesz, a że jesteś zadymiarz, ja mam, słuchaj, na pewno mecze oglądałeś i widziałeś kibiców wbiegających na boisko. Widziałem. I gonili ich stewardzi. Widziałem. Także nie chcę cię podpuszczać, nie? ale wiesz co robić. Już miałem rozmowę, że nie mogę. Czyli było plan. Z organizatorami, że nie odwal niczego, bo się pogniewamy, dlatego mówię, że nie mogę nic odwalić. Dawaj, możesz odwalić, ja ci daję zgodę. Nie, bo ja chcę tutaj pograć w piłę kiedyś. Kibicujecie teraz Team X? Znaczy, Team X, ja jakby nie znamy cały team, nie? Ale...
No na pewno dzisiaj mamy najlepszy kontakt tutaj od wszystkich uczestników to z Team Mix. No. Okej, Natsu czy Monika Kociołek? Monika, no Natsu nie znam osobiście, więc ciężko mi jest powiedzieć, bo nie znam, lubię bardzo, więc zdecydowanie Monia. Czyli tutaj kontakt osobisty, który zapowie się jednak przeważa mimo wszystko. Tak, no to zdecydowanie nie ma co ukrywać, jakby drugiej drużyny nie znamy mimo wszystko, więc ciężko jest nam ocenić. No dobra Jay, grałeś w piłeczkę i na pewno wiem, że kusi cię, chciałbyś pograć. I teraz powiedz tak, jako że jesteśmy po fachu, robimy Team Paradise'a, kogo bierzesz? Kogo bierzę? Na pewno umie, bo wiesz, ja nie znam każdej edycji, nie? Umie na pewno Michał. Kuba też, bo wiem, że pograł w Hiszpanii gdzieś tam. Od was to na pewno Dave'a, bo ja też z nim grałem, znaczy nie z nim, ale przeciwko w Mołdawii. I wszystkie innego, myślę, że robimy taki test Paradise'ów, a wszyscy grają. No i na pewno na 100% wezmę ją, nie? Tak. Okej, ale w roli trenera czy liderki, czy może na... Bramkarki. Nie, powiem ci szczerze, nie bo ją kocham, ona jest bardzo utalentowana sportowo. Okay. I już grałam z nią parę razy i też nie boję mnie kopnąć, więc nie jako trenera. Tutaj kapitana drużyny niestety przegranej. Trudno. Co poszło nie tak? Wszystko. Kondycja. Kondycja, ale powiedz tak, ty stałeś na bramce. Ja pamiętam z pierwszej konferencji, że tam Kacper podkręcał, że no na tej bramce stałeś, trochę doświadczenia jest, więc widzę, że wjechałeś tutaj z doświadczeniem, nie chciałeś go wpuszczać do klubu. Nie chciałem go, tak, powiedziałem mu, że w sportowym nie wpuszczamy. No to dlaczego wpuściłeś dzisiaj tyle bramek? Ej, czekaj, mi nogę mi zrobiła, ej, co mi jest? Ej, coś mi się stało. No co mam powiedzieć, no zawiodłem kibiców, obrona nie zagrała, problem mój wzroku też niestety nie dawał. Mi tutaj żadnych szans. Piłki mi po prostu się pojawiały pół metra przed twarzą. No były niektóre takie bramki faktycznie, jakbyś trochę byłeś zaczarowany. No, ja mam dużą wadę wzroku. No to skąd ta pozycja? W ogóle ja miałem wrażenie, jak grałeś, że ty chciałeś wziąć sprawę w swoje ręce. Tak, ja bym mógł grać w tym polu, bo ja bym ich fizycznie pozajeżdżał i kondycję też mam, ale rozsądek mówi mi, poniedziałek wracasz na treningi, masz... zerwane więzadło, pękniętą łokotkę, jedno złe stąpnięcie na piłkę i mam miesiąc z dupy, więc powiedziałem, dobra, i tak dostajemy tak po dupie, że mówię, dobra, nie ma sensu, żebym ja tracił zdrowie. Nie? Powiedz mi, mogliście się zamieniać ogólnie podczas meczu pozycjami? Tak. Okej, no bo jednak faktycznie ten drużyna przeciwna była dosyć agresywnych miała zawodników, jednak to widziałem, dobrałeś takie osoby, miały być murem nie do przejścia wielkich tutaj kolosów, ale no niestety... No, kolosy nie miały tlenu. Zabrakło tlenu. No, czyli obrona defensywna, znaczy tutaj taktyka defensywna nie zdała. Ja myślałem, że oszaleję, jak oni chodzili i się snuli. Ja mówię, biegaj. Okej, no i tu mamy Lil Masty i pytanie do ciebie, bo zmiany. Tak, siemanko. No, tak jak ogłosiłam na swoich kanałach, zakończyłam karierę jako... Freak Fighterka i rozpoczynam nowy etap swojego życia. Podjęłam decyzję po prostu z narzeczonym, że okej, to już jest ten moment. Wiesz, ja mam 32 lata, więc chcę mieć dużo dzieci, więc czas po prostu zacząć je robić, tak? Mhm. Czyli dzisiaj jesteś tutaj, no Freak Fight, a dzisiaj mamy piłeczkę nożną. I teraz powiedz mi, jak mamy sytuację, wiemy, że tu jest dużo młodych widzów, szczególnie w Freak Fightach i teraz też tu na Move Federation. Twoim zdaniem, lepiej inspirować się piłką nożną czy freak fightami? Wiesz co, no i to, jednak to jest sport, tak? Zależy oczywiście, kto jak podchodzi do tego. Ja jak walczyłam, to do każdej walki jednak podchodziłam i trenowałam jak sportowiec. Wiesz, czysto sportowo chciałam do tego podchodzić. Oczywiście gdzieś tam robiąc tą całą otoczkę wokół walk, no bo jednak freak fighty na tym polegają, ale no myślę, że tutaj jest jednak taki, wiesz, wizerunek tej gali spokojniejszy, wiesz, bez tych kontrowersji. No ale zupełnie co innego, tak? Tutaj są drużyny, tam są bardziej indywidualiści, więc to ciężko jest porównywać te dwie
dwie formuły. Okej, no tutaj kariera freak fightów zakończona, ale wiadomo, że ze sportem miałeś zawsze do czynienia i pytanie, czy tutaj w piłeczkę byś pograła? Wiesz, no przyjechaliśmy tak z ciekawości, po prostu zobaczyć, jak to wygląda. Wiesz, tutaj są zupełnie inne też zasady gry, jest inne boisko, jakieś tam... Nie do końca się też zapoznałam z tym. Natomiast no teraz nie, no bo... przy staraniu się o dziecko, no to każdy ryzykowny sport odpada, więc tylko, wiesz, bieganie, siłownia. Natomiast, wiesz, gdyby nie to, no to pewnie tak, no bo jednak sport i fajna zajawka, nie? Okej, to szybkie pytanko, dwa strzały. Robisz drużynę tutaj swoją. Dwa nazwiska, które są z tobą w drużynie. Powiedzmy damskie. O! Asia Jędrzejczyk i... Magda Gessler. Bardzo mi się podoba to zestawienie. Mam nadzieję, no powiem ci tak, zachęciłaś, że aż bym bardzo chciał, żeby to się wydarzyło. No kto wie? Kto wie, co przyniesie przyszłość? Jakie są szanse na to? Znaczy, bo słyniesz z tego, że dokonujesz rzeczy niemożliwych, to mam nadzieję, że... Słuchaj, we Freak Fightach też kiedyś... jakby niektóre nazwiska w ogóle, wiesz, nikt nie brał tego pod uwagę, a Fame MMA zaczęło robić rzeczy niemożliwe, więc myślę, że tutaj też mogą się wydarzyć różne ciekawe rzeczy. Dobra, przede wszystkim gratuluję tobie. Dzięki. Wygrany mecz bardzo wysoko, mecz otwarcia, no widzę, że podołaliście wyzwaniu. I w ogóle przede wszystkim ja oglądałem pierwszy mecz, już mam wrażenie, że jesteś MVP turnieju. Nie, to na pewno nie. Myślę, że Maciek Turski przejmie MVP, to na pewno. Może kapitanów mi się uda zdobyć MVP, ale ja w piłkę naprawdę słabo gram. No widzieliśmy, faktycznie. Nie, no techniki nie ma tutaj dużo, ale zawsze tam gdzieś pobiegnę, zawalczę, więc myślę, że tym nadrabiam. Fajnie, że właśnie mamy Maćka, że mamy Anzora, oni są zawodnikami bardziej taktycznymi, technicznymi i jakoś to zadziałało. I to całkiem myślę. No dobra, to jeżeli ty grałeś słabo, to co powiesz o drużynie przeciwnej? Myślę, że tutaj nie wymaga to wielu komentarzy. Dobra, poddymiamy. Chłopaki na pewno mieli zwolnienia z WF-ów. Ogólnie ograliście ich jak dziewczyny. Ja miałem wrażenie, że to jest mecz chłopacy kontra dziewczyny na WF-ie. No, to... Tylko, że wyrośnięte te dziewczyny. Wyrośnięte. Tutaj chociaż jakby się postawiło dobrą kobiecą drużynę, to pewnie nam by skopała dupy. Tak, to jest nowa ten. Ej, wy mieliście zwolnienia z WF-u? Ja chodziłem do szkoły sportowej i 3 lata nie chodziłem na WF. No widać. Nie, to ja akurat na tej bramce... Opie, ja byłem w reprezentacji Polski w rugby, a co ty byłeś? Ja byłem na... Tak myślałem. A ja wiem dlaczego, bo tu Bandura mówił, że ma problemy ze wzrokiem, jak patrzył na pan lekcji, to nie widział tego WF-u. Ja miałem treningi i była już ciemno. I stary, nie miałem soczewek, to piłka mi wyrastała tu, nie? Nie, ale akurat Bandura myślę, że był najlepszym zawodnikiem w waszej drużynie. Ja żałuję, że mógł grać w polu. Więcej od Ginolda się spodziewałem. Myślałem, że Ginold pokaże. Ale też mnie zaskoczył jakby, no, że Ginold nie pokazał nic. Ja widziałem na konferencji pierwszej, to on faktycznie czarował z tą piłką. Tak, ale tutaj chyba właśnie widziałem, że on kulał w pewnym momencie na meczu, więc może kontuzja po prostu. Bo on już jest stary, nie? To jest najstarszy, najmłodszy zawodnik. Tak, on ma już 46 lat. 20 lat temu kończył, więc... Nie ma tu się, wiesz. Tak, więc ciężko. Bardzo ważne pytanie, może być nieskromnie. Najlepszy zawodnik u was? Ja doceniam całą drużynę, no bo to jest niewymierne oceniać, że, nie wiem, mógłbym powiedzieć, że ja, bo strzeliłem najwięcej goli, miałem najwięcej asyst, ale to nie ma najmniejszego sensu, no bo ja miałem największe doświadczenie. Musielibyśmy ocenić potencjał i to, jak ktoś się zaprezentował na boisku, natomiast uważam, że cały zespół zrobił tyle, na ile było go stać. Także ja uważam, że każdy wykonał swoje zadanie i to jest najistotniejsze. Okej, możesz tak powiedzieć coś od backstage'a, jak wyglądały przygotowania, że naprawdę udało się taki mecz zagrać? Czy były jakieś specjalne metody? Jesteś tutaj ekspertem, więc powiedz, czy możesz zdradzić chociaż kawałek przygotowań? Tak, nastąpiła selekcja, później długo nic. Spotkaliśmy się raz w niekompletnym składzie, potem dwa razy pokopaliśmy piłkę i rozrysowaliśmy to dzisiaj rano przy śniadaniu taktycznie i wypełniliśmy taktykę w 90%. Czyli jednak udało się niedużym kosztem, ale zrobić dużo bramek. I teraz pytanie jeszcze jako ekspert, nie wiem, czy mogłeś to widzieć tak naprawdę obiektywnie jako na boisku, ale co zabrakło w drużynie przeciwnej? Wszystkiego. Wszystkiego mam wrażenie, bo oni po prostu nie grali w piłkę. Natomiast nie zabrakło im charakteru, bo podejrzewam, że chcieli zrobić i dawali z siebie wszystko do ostatniej minuty i też doceniam, że grali fair play. Bo przy takim poziomie frustracji i wyciągając tyle razy piłkę z siatki,
to w końcu komuś mogły pójść te nerwy za wysoko półkę i mogło się to skończyć fatalnie, natomiast oni do końca potrafili się opanowywać i dopiero padło kilka ostrych słów po meczu. Mieli nas trochę pretensji, że takim wynikiem to się skończyło, natomiast ja doceniam, że naprawdę zachowali się w porządku i przyjęli to na klatę, jak przystało na facetów, i za to szanuję naprawdę mocno. Jak nastawienie przed tym meczem, bo jednak tutaj zestawienie wiadomo jakie, Team X kontra Natsuo. Wiesz co, ja się spodziewałam chyba, że Natalia, że Natalii drużyna wygra, bo ona ma tego zawodnika z... Nie chcę powiedzieć z jakiej drużyny, bo nie pamiętam, nie chcę skaleczyć tego, ale jakiegoś tam zawodnika, więc raczej nie jestem zaskoczona. Fajnie. Okej, mamy tutaj sytuację, w której jednak umiejętności nie były na najwyższym poziomie, ale emocje chyba były u ciebie w tym meczu. Najwyższe teraz w tym meczu, czy jednak były inne, które cię też... Nie, zdecydowanie najwyższe były, kiedy grała drużyna Kacpra Błońskiego i grał tam też Anzor Aziev, mój trener, więc zdecydowanie tam były największe emocje. Okej, ale tutaj też nie brakowało, myślę, i powiedz mi, jakbyś miała tak powiedzieć z perspektywy tutaj widza, czy znaczenie tutaj w tym wyniku, który był dosyć, że tak powiem, tłamszący dla drużyny przeciwnej, czyli dla Teamu X, kwestią było dobranie odpowiedniego ataku, odpowiednich chłopaków w atak, czy jednak odpowiednich dziewczyn w obronie? Chyba odpowiedni atak, wydaje mi się. Dziewczyny, stały po prostu troszeczkę w miejscu. Ja nie mówię, że ja bym lepiej zagrała, bo pewnie też nie, ale no wydaje mi się, że lepszy atak chłopaków. No dobra, no i tu właśnie, jak już powiedziałeś, że o swojej grze i swoich umiejętnościach, dwie osoby, które widziałabyś u siebie w drużynie, ale nie te, które już wystąpiły. Mogą być dowolne z jakiegokolwiek świata. Gdybym ja miała zagrać, na pewno bym wzięła członków mojej rodziny, moich bracia. Oni uwielbiają grać w piłkę i oni by na pewno chętnie wzięli udział w takim czymś. A jak atmosfera po meczu w szatni? Czy były jakieś hity disco polo, jak to już można było kiedyś zauważyć w innym przypadku? Nie, słuchaliśmy piosenki Lover Kacpra Błońskiego, bo wczoraj była premiera i przy tym utworze też wychodziliśmy. Dzisiaj była nawet premiera w nocy, tak z piątku na sobotę. I dzisiaj wychodziliśmy też przy tym do meczu. Także to był utwór, który rządził. Pusty dom, szybki seks, to jest główny motyw tego utworu i tekst. No i tyle, no. A tak naprawdę staraliśmy się nie obniżać napięcia i koncentracji, no bo czekaliśmy na rozstrzygnięcia innych meczów, bo gdyby ktoś pokonał drużynę przeciwną wyższą różnicą niż my, to jeszcze byśmy dzisiaj wchodzili na boisko drugi raz. Także to nie mogliśmy sobie pozwolić na dekoncentrację, dlatego cały czas jestem w spoconym stroju i jeszcze się nie przebraliśmy, chociaż koszulkę mam nie swoją. No właśnie chciałem mówić, że tutaj widziałem wymiana... Mamy dwa stroje w szatni, także wymiana spokojnie. Koszulek poszła. Gino. Czemu akurat ten zawodnik? Bo jest największy i chciałem zobaczyć, jak wygląda w mojej koszulce. I wygląda jak Rashgard, także jestem dużo mniejszy od Ginolda. No i jesteśmy tutaj z najważniejszą personą dzisiejszego wydarzenia, bez której tak naprawdę to wszystko by się nie odbyło. Wojciech Szaniawski, ja jestem właścicielem Move Federation i prezesem firmy Spotlight. Okej, jak wrażenia po pierwszej? Na pewno było dużo stresu przed, na pewno było dużo biegania. I powiedz, jak już teraz po tym wszystkim, jak się czujesz, jak już można... Czuję się trochę zmęczony, bo te ostatnie pół roku pracy nad tym projektem było rzeczywiście wyczerpujące, ale chyba jedyne, co mi przychodzi do głowy, to to, że czuję się dzisiaj spełnionym człowiekiem, jestem szczęśliwy, wiesz, od rana już czuję bardzo dużo radości, więc postanowiłem się dzisiaj po prostu dobrze bawić, ale nawet moje oczekiwania przerósł ten show i to był naprawdę piłkarski super show. Ja myślę, że to wydarzenie, które naprawdę nie do powtórzenia, no jeszcze tego nie było i naprawdę mega super emocje moim zdaniem. Powiedz mi twoje emocje, jeżeli chodzi tu już stricte o mecze. Najlepsze twoje tutaj sytuacje, w których mówisz aż wow. No przyznam, że liczyłem bardzo na drużynę Boxdela, bo wszyscy, którzy w niej grają, to są naprawdę solidni zawodnicy, konkretne kozaki. I najbardziej podobało mi się dzisiaj, jak grał Ostry. To był naprawdę mega Ostry w najlepszym wydaniu. Nie chodzi mi tylko o to, że był skuteczny, ale też sposób, w jaki grał, jaki prowadził piłkę, jak potrafił technicznie ograć rywala, driblingi, założenie siatki bramkarzowi. No to był futbol na najwyższym poziomie, taki jaki będziecie mogli oglądać w tej federacji aż do trzeciego wydarzenia. Poza drużyną Boxdela pozytywnie zaskoczył mnie Crusher. Kacper, to była naprawdę dobra robota. Dziękuję i gratuluję.
bo wiem, że do tego turnieju dołączyłeś prawie pod sam koniec, a okazałeś się pierwszym strzelcem bramki, historycznym strzelcem bramki w Move Federation, także wielkie gratulacje. No i gratulacje dla wszystkich zwycięzców. Nie chciałbym też tak, wiesz, kogoś właśnie tak jak wymieniłem, wyróżnić nad innymi, po prostu to jest to, co na gorąco zapamiętałem. To teraz tak już trochę poza dzisiejszym Move Federation, nadal przy piłce nożnej, no to temat tutaj rozpoczynającego się mundialu. Jakieś tam aferki też związane z Katarem, czy możesz coś powiedzieć swoim okiem? Znaczy, tu dużo można by odpowiadać od podstaw, jak wyglądał ten wybór, jeśli chodzi o Katar na mundial, wiele kontrowersji przy organizacji tej imprezy. Ja nie czuję ducha tej imprezy, a zawsze, pomimo tego, że piłką się jakoś mega nie interesuje, to mundial czy Mistrzostwa Starego Kontynentu Europy oglądałem bacznie. A teraz tak naprawdę nie wiem, czy obejrzę wszystkie mecze, pewnie zerknę na większość ze względów służbowych. Ale to tyle. No jakby listopad, w środku sezonu, bez przygotowań każda z ekip, trochę kontuzji w każdej ekipie praktycznie przed rozpoczęciem tej imprezy. Nie wiem, jak to wypadnie, zobaczymy, jaki będzie klimat i nie wiem, no tak brakuje takiej dla zabawy, a zawsze w tych krajach gdzieś, gdzie były organizowane imprezy, może z pominięciem Rosji ostatnio również, bo tam też sporo kontrowersji, no to był mundial radości, tolerancji. A tutaj tego zdecydowanie brakuje i pod kątem gdzieś społecznym, kulturowym. Ja nie bawię się dobrze przy tym mundialu. No i szczególnie, że już przed startem zaczęły się kontrowersje, więc tak naprawdę już ta atmosfera widać, że jest taka kulawa, bym powiedział. Ale wyczerpałyśmy się temat. Bardzo dziękuję za króciutki wywiad. Chyba, że chcesz jeszcze coś dodać? Śledźcie Team Crusher, bo na trzeciej edycji będziemy jeszcze lepsi. Ja w ogóle się zdziwiłem, że ja pierwszą bramkę strzeliłem, czy pierwsze dwie. Jak oszalałem, tam myślę, dobra, dla ciebie z ciszynkami, jakieś gwiazdy tutaj przez tył, wstawanie, fajnie, fajnie. Myślę, że przeciwnik też był zaskoczony, dlatego tam już wszyscy stanęli w miejscu, no nie? Tak, był taki moment, że w ogóle Maciek Turski chyba, tam od nich poszła jedna piła, Turski poleciał, przejął od razu bramę, strzelił chyba w 3 sekundy. No dobra, to takie otwarcie, taki mocny mecz i powiedz, czy po tym meczu jest jakaś drużyna, której się obawiacie? Cały czas obawiamy się Team Gola, Team Boxdel, Team Trąby. Myślałem, że więcej pokażę po tym, co się domyślaliśmy. No, a tu wcale nie jest tak dobrze, nie wyglądało tak dobrze. No, ale wiem, że na trójkę na pewno zrobimy dużo więcej treningów i chciałbym ja trochę rozkręcić ten sport. To jest właśnie piękne w tych federacjach, czy w MMA, że najpierw tam idziesz tak dla samego fanu, a później może ci się to spodobać i nabywasz nowe umiejętności, więc ja chciałbym iść taką drogą sportowo-muzyczną. O, dodatkowo dzisiaj miałem premierę mojej piosenki, do której wychodziliśmy, więc też zapraszam do odsłuchu. Lover. Także coś nowego? Tak jest, już nie Crusher, a Lover, więc... Czyli zmiana wizerunku? Nie, no to tak mi się pozmieniało w serduszku, więc muszę trochę, wiesz, się uspokoić. Teraz dużo słyszymy na temat Move Federation numer 3, ale czy mógłbyś coś zdradzić o drugiej edycji? Przygotowujemy drugą edycję, nie mamy jeszcze potwierdzonego terminu. Oczekujcie informacji na Move Federation, na Instagramie, na YouTubie, na TikToku też jesteśmy. Bardzo dobrze idą TikToki, także liczymy też na Was, na zaangażowanie wszystkich naszych fanów, kibiców, naszych twórców. Mogę powiedzieć tyle, to będzie kolejne wydarzenie, gdzie 48 influencerów będzie walczyło ze sobą o trofea, a tym głównym trofeum, które już dzisiaj tutaj stało w hali, to jest wielki puchar Move, który wręczymy na wielkim finale Move 3, także czekajcie na informacje. Move 2 nadchodzi wielkimi krokami. Jakieś takie kluczowe momenty, które Wam zapadły? No jeden mecz był taki bardzo, bardzo mocno kontrowersyjny, to znaczy emocjonalny. Tak, zdecydowanie. Na szczęście mieliśmy wspaniałych panów ochroniarzy i też tutaj doświadczenie małżonka, myślę, zaprocentowało. W obrazku pewnie wyglądało to groźnie. Może wyglądało groźnie, ale tak naprawdę ja jestem pod wrażeniem tego, że tutaj wygrał sport. Nawet jeżeli były tam przez moment jakieś zaczepki, to one były w sposób kontrolowany, jakoś ogarnięte. I myślę, że no, powstało show, które się bardzo dobrze oglądało. Okej, czy zawodnicy jakieś niecenzuralne słowa do sędziów? Czy były jakieś nieprzyjemne sytuacje? Jeśli tak, to kto najbardziej tutaj? My, nie ukrywam, że byliśmy nawet trochę przygotowani na taką ewentualność, ale jesteśmy bardzo pozytywnie zaskoczeni, bo naprawdę czuliśmy duch fair play na boisku. I w stosunku do nas, wczoraj rozmawialiśmy na odprawie z zawodnikami na temat zachowania, w stosunku do nas nie było żadnych, nie wiem, jakichś wycieczek, także zawodnicy koncentrowali się. Jeżeli już tak, były jakieś prowokacje, to gdzieś pomiędzy zawodnikami, nie było to związane z nami. Czyli sytuacja na boiskach piłkarskich zawodowych bywa czasami gorsza.
Bywa trudniej. I nie ma ochrony. Tak. I nie ma ochrony. No tutaj można powiedzieć, że freakfighterzy, osoby, które gdzieś tam próbują być też kontrowersyjne, czasami grają różne postacie. Wydawałoby się, że dzisiaj będzie tu dużo większe zamieszanie, ale chyba bardzo przyjemnie się dzisiaj pracowało. No z dużą przyjemnością tutaj pracowałam. Na pewno tak. Gra była dynamiczna, bo mamy bandy, piłka cały czas była na boisku. Nikt tutaj nie udawał, nie turlał się po ziemi, żeby cokolwiek wymusić, ani nikt nie próbował na nas jakichkolwiek decyzji wymusić, więc no, bardzo fajne święto sportu. Tak słowem już zakończenia dla wszystkich tutaj widzów też, dla których mogliśmy nagrać relacje z tego wydarzenia. Bardzo Wam dziękuję i też jestem bardzo wdzięczny, bo ani bez wszystkich naszych twórców, całego zespołu mojej firmy, ale bez Was nie byłoby całego tego show, także dziękuję wszystkim fanom, wszystkim kibicom i też mediom. Dziękujemy, że nas wspieracie i czekajcie na więcej. Jak widzicie, tutaj sytuacyjna sprawa, dużo chłopaków i też dziewczyn tutaj jest ubrane dzisiaj na czarno, a my mamy dla Was na Black Weeks, mamy kod promocyjny BW15, 15% na wszystkie suplementy Sixpacka, także korzystajcie.